Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym ten cykl wykładów o Polsce Stanisława Augusta poświęcić samemu królowi. Jak wiadomo, ma on bardzo kontrowersyjną opinię i chciałabym opowiedzieć o tym, jak patrzą na niego historycy, no badający jednak tę epokę, a więc w pewnym sensie bardziej kompetentni niż większość innych wydających oceny. Stanisław August obejmował w roku 1764 roku tron z wielką nadzieją, że odrodzi Rzeczpospolitą. Miał dobry program i, jak to sam powiedział dwa lata później, jego zadaniem jest nowe świata polskiego tworzenie, czyli generalne odrodzenie państwa. Pierwszy zwrot w postawie króla dokonał się wtedy, kiedy się okazało, że na te próby reform Rosja odpowiedziała Konfederacją Radomską i narzuceniem uchwał praw kardynalnych. W 1767 roku Stanisław August doszedł do wniosku, że jak nie może pokonać Rosji, to mniej uszkodzi państwo, wybierając mniejsze zło. Tam, gdzie Katarzyna nie upiera się przy swoich rozwiązaniach, tam trzeba ustąpić, bo nie mamy sił. Być może coś się uda uratować. I rzeczywiście wybór mniejszego zła podczas Sejmu 1767-8 przyniósł uratowanie sporej części reform z pierwszych lat rządzenia i utwierdził króla w postaci, że ta taktyka jest dobra. No ale większości społeczeństwa nie przekonał do siebie tak czy owak, o czym świadczyła Konfederacja Barska. Nie przekonał też do zmian, do tego, że liberum veto trzeba koniecznie obalić itd. Drugim takim zwrotnym punktem dla króla był pierwszy Sejm rozbiorowy i o tym mało wiadomo. Mianowicie ten Sejm, od którego Rosja oczekiwała legalizacji rozbiorów, kazano w pewien sposób zorganizować. Petersburg zażądał, wyłonić z Sejmu małą grupkę wybranych przez ambasadora rosyjskiego posłów i senatorów. Oni całe ustawodawstwo przeprowadzą, a potem narzuci się je Sejmowi in pleno, Sejmowi w całości. Wiadomo było, że w taki sposób, wybierając agentów rosyjskich czy jurgielników, bardzo łatwo się uzyska akceptację rozbioru. Stanisław August się bronił aż do momentu, kiedy nowy rosyjski ambasador po Repninie, Stackelberg, zagroził, że jeśli nie skapituluje i nie uzna pełnomocnego charakteru tej delegacji, tego kadłuba, który chciał z Sejmu wyłonić, to Polska zostanie rozebrana do końca. Król uwierzył w taką możliwość i ustąpił. Wobec tego Sejm rozbiorowy zalegalizował podział, ale państwo przetrwało i to państwo po pierwszym rozbiorze miało szansę dokonać wiele dobrego. Równocześnie inny przykład ustępstwa Stanisława Augusta na tym Sejmie to był stosunek do Rady Nieustającej. Ona przecież przejmowała królewską prerogatywę nominacyjną, odbierano równocześnie królowi prerogatywę rozdawnictwa starostw. Stanisław August trudem się z tą Radą Nieustającą godził, ale wobec ultimatywnego żądania ambasadora ustąpił. I wtedy okazało się, że w dyskusjach z przedstawicielem Petersburga można tę Radę Nieustającą tak przekształcić, że w efekcie znacznie mniej krępowała ona króla niż magnatów ministrów i stała się bardzo użytecznym polskim pierwszym kolegialnym rządem. To były wszystko przykłady utwierdzające króla w przekonaniu, że taktyka wyboru mniejszego zła jest opłacalna dla kraju, który nie ma czym bronić się przed rosyjską przewagą militarną. I w tych latach po pierwszym rozbiorze, kierując Radą Nieustającą do Sejmu Czteroletniego, Stanisław August stał się rzeczywistym przywódcą narodu. Wtedy dokonała się wielka reforma oświatowa. Wtedy dokonało się przekształcenie Polaków z sarmatów w naród oświecony, odrodzenie narodu. Dzięki Komisji Edukacji Narodowej, wcześniej jeszcze powstałej Szkole Rycerskiej, dzięki szkołom zakonnym unowocześnionym. W 1788 roku król przegrał ster Sejmu
walkę Ostersejmu z opozycją na początku. Przegrał, bo odważnie bronił orientacji rosyjskiej. Mówiłam wcześniej, że uważał po pierwszym rozbiorze, iż nie można już dopuścić do narażenia państwa Rosji. Tam, gdzie Katarzyna żąda czegoś ultimatywnie, trzeba ustąpić, w zamian negocjując jakie zachowanie tego, co jeszcze można zachować. I dlatego król, gdy Sejm przybrał postać propruską, orientację pruską, król miał tyle odwagi, że bronił orientacji rosyjskiej. Bronił jej, ponieważ tylko Rosja z trzech rozbiorców była zwolennikiem dalszego trwania państwa polskiego. To była wartość nie do przecenienia. Ale równocześnie nie wiedzieli uczestniczący w Sejmie czteroletnim rodacy, że król odrzucił kilkakrotnie stawiane mu przez Stackelberga, ambasadora rosyjskiego, żądania wyjścia ze zbuntowanego przeciw Rosji Sejmu i stworzenia antysejmowej konfederacji w oparciu o Rosję. Stanisław August już wtedy uważał, zresztą zawsze tak uważał, że miejsce króla jest przy narodzie, nawet jak ten naród błądzi. I dlatego też u schyłku marca 1790 roku, gdy Sejm jednomyślnie przegłosował alians pruski, Stanisław August ten alians podpisał. Był pewien, że to jest błąd polityczny, ale był przy narodzie. Doprowadziło go to w sposób skomplikowany, już tutaj nie będziemy przypominać, do tego, że wygrał drugie wybory sejmowe w 1790 roku w listopadzie, odzyskał ster Sejmu i przywódca orientacji pruskiej, która w gruncie rzeczy okazała się orientacją donikąd, Ignacy Potocki, zwrócił się do króla z prośbą o napisanie Konstytucji 3 maja i to zawsze warto powtarzać. Pierwotnym autorem tego wiekopomnego aktu jest Stanisław August. No, ale przegraliśmy wojnę o niepodległość w 1792 roku. I Stanisławowi Augustowi postawiła Katarzyna jako wstęp do rozejmu żądanie przystąpienia do Targowicy. Tego też historycy nie uważają za błąd. To była próba ratowania państwa przed nowym rozbiorem. Próba potrójnie nawet przegrana. Po pierwsze, do rozbioru jednak doszło. Po drugie, naród nie przyjął tego kroku króla i zdecydowanie go potępił. Po trzecie, Stanisław August sam się załamał pod presją tych wydarzeń. Czyli ta kapitulacja uczyniona z rachunku politycznego, zresztą doradzona przez większość Rady Wojennej, była takim progiem przegranym, okazała się drogą przegraną, ale była poczęta i była podjęta zgodnie z pewnym wyrachowaniem politycznym ratowania państwa przed nowym rozbiorem. Stanisław August zdawał sobie sprawę, że społeczeństwo tego nie przyjmie. I już w styczniu 1793 roku, gdy dowiedział się o drugim rozbiorze, napisał pierwszą swoją obronę, zdanie o królu polskim, w którym tłumaczył społeczeństwu między innymi, dlaczego przystąpił do Targowicy. Na Sejmie Grodzieńskim, kiedy trzeba było zalegalizować drugi rozbiór, pełnił rolę żałosną. To był człowiek załamany, którego, jak się wydaje, jedynym marzeniem było, aby to państwo przetrwało, aby nie zostało do końca rozebrane. Był załamany i gotów kapitulować właściwie wobec wszystkich żądań Rosji. Ocalić resztkę państwa. Miał silne poczucie odpowiedzialności przed historią, przed własnym narodem. I sądził, że ocalenie państwa jest warte spełniania rosyjskich żądań na Sejmie Grodzieńskim. Podpisał dlatego ten traktat przymierza z Rosją, który był paktem podległości. Ale równocześnie Stanisław August miał na swoim koncie ciężar nie do udźwignięcia, który wykorzystywali zaborcy. Ten ciężar był rozgrywany już bardzo wyraźnie w 1793 roku na Sejmie Grodzieńskim. Król miał mianowicie prawie 40 milionów długu. Ten dług
bardzo mu ciążył. Król uważał, że długu nie można nie spłacić, tym bardziej, że to były pieniądze, które gdyby nie zostały spłacone, to przyniosłyby ruinę wszystkim wierzycielom króla, bardzo wielu Polakom. Rosjanie gotowością do ewentualnego spłacenia długu szantażowali króla i tą gotowością między innymi uzyskiwali jego kapitulację na Sejmie Grodzieńskim. Najbardziej do czarnej legendy króla przyczyniła się jednak książka o ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 maja, czyli pamflet napisany wydany u schyłku 1793 roku przez sejmowych niegdyś współpracowników króla, którzy chcieli przekonaniem społeczeństwa o tym, że szanse zwycięstwa w 1790 roku były, a tylko król je zaprzepaścił, porwać to społeczeństwo do walki. Przedstawili Stanisława Augusta jego poczynania w krzywym zwierciadle, między innymi przemilczając, autorem głównym był Kołłątaj, przemilczając swoją radę, aby jednak król przystąpił do targowicy, ale książka była napisana niezwykle zręcznie i do dziś stanowi podstawę czarnej legendy Stanisława Augusta, chociaż jest manifestem powstańczym przedstawiającym jego postać w krzywym zwierciadle. Po przegranej insurekcji kościuszkowskiej Stanisław August został zmuszony przez Katarzynę do opuszczenia Warszawy i osiedlenia się w Grodnie. Był tam więźniem stanu dawnego ambasadora Repnina, który w tym czasie był generał-gubernatorem Litwy. Po zakończeniu negocjacji rozbiorowych z Prusami, bo z Austrią były podpisane rosyjskie negocjacje rozbiorowe w styczniu, a z Prusami dopiero 8 października 1795, Katarzyna zażądała od Stanisława Augusta abdykacji. I to abdykacji, która po pierwsze ma udawać abdykację w pełni dobrowolną, po drugie ma usprawiedliwić rozbiór, to wszystko miało być w tekście abdykacji, ma usprawiedliwić rozbiór jako jedyny sposób, którym można było zapewnić pacyfikację Polski i Europy. Po trzecie, należało eksplicite, wprost uznać powstanie kościuszkowskie za winne rozbioru. Stanisław August, czytałam ten list, napisał do Katarzyny, że gdyby coś takiego podpisał, uważałby się za godnego pogardy we własnych oczach. Próbował różnych wersji tego aktu, które wymuszał na nim Repnin. Wreszcie dawny ambasador zdenerwował się. Jego współpracownik, Nikita Piotrowicz Panin, bratanek dawnego ministra spraw zagranicznych Nikity Iwanowicza Panina, podsunął mu fragment tekstu, w którym te warunki były zakodowane. Przede wszystkim potępienie powstania i usprawiedliwienie rozbioru. I szantażowany, że jeśli nie podpisze, długi jego nie zostaną spłacone przez państwa rozbiorcze, Stanisław August podpisał. Stał się godnym pogardy we własnych oczach, tak można powiedzieć. Ale ta ustępliwość tego załamanego człowieka była nie tylko godna, była także błędem politycznym. Korona to był już jedyny atrybut państwowości polskiej, jaki został. I król tym razem wymieniał wartość niepolityczną, spłacenie długów, na polityczną. Ta abdykacja była także błędem, z czego ten załamany do cna człowiek nie bardzo sobie zdawał sprawę. W porównaniu z Targowicą, wydawało się, że ratuje wartość polityczną, mianowicie ocalenie państwa przed kolejnym rozbiorem, abdykacja nie dawała od strony politycznej nic. I trudno się oprzeć, bardzo przykro się czyta korespondencję Stanisława Augusta z tego czasu, trudno się oprzeć się jednak poczuciu, że to był człowiek załamany, który nie potrafił do końca utrzymać tej pozycji, jakiej oczekiwalibyśmy od bohatera. Ale nie o to chodzi, żeby traktować go jako bohatera. Chodzi o to, żeby ocenić go sprawiedliwie. I to właśnie robią historycy. Przez 28 lat ciężkiego, niezwykle trudnego panowania król walczył o to, aby to państwo podnieść i udało mu się
ocalić naród. Udało mu się ten naród odrodzić. Wprawdzie umierając, czy abdykując, uważał, że przegrał wszystko, o co w życiu walczył, ale tak nie było. Król przegrał państwo, wygrał naród i umożliwił temu narodowi dzięki jego odrodzeniu przetrwanie. I chodzi o to, że dziś, gdy mamy do dyspozycji między innymi archiwum Stanisława Augusta, patrzymy na niego o wiele bardziej sprawiedliwie, widząc tę 28-letnią walkę, widząc jej sukcesy, powtórzę po raz kolejny, w postaci, z której głównym było odrodzenie narodu, danie mu szansy na przetrwanie długich lat niewoli. Można powiedzieć, upadło państwo, ocalał naród, czy odrodził się naród. Ja jestem przekonana, że próba odrodzenia państwa po roku 1764 była i tak skazana na przegranie. Natomiast królowi zawdzięczamy odrodzenie narodu. To, co można było zrobić, to zrobił i umożliwił temu narodowi przetrwanie 123 lat niewoli, bo odzyskał ten naród wiarę w siebie, szacunek dla siebie i szacunek dla własnej spuścizny. Dziękuję bardzo.